Jak wiele firm w Polsce, taki clarity mierzy się w chwili obecnej z integracją z platformą rządową KSEF. Porozmawiajmy dzisiaj o tym, porozmawiam dzisiaj o tym z Hugonem Rudnickim. Cześć Maciej. Cześć Hugon. Hugon, powiedz na samym początku może, czym jest ten KSEF, co to jest? KSEF jest platformą rządową, jest to krajowy system e-faktur, można go przyrównać do takiego huba za pomocą którego realizowana ma być wymiana wszystkich faktur między podmiotami działającymi na rynku polskim. Czyli dotyczy to za, zarówno faktur sprzedażowych, jak i zakupowych, zależnie od perspektywy, oczywiście, e, i jest on obligatoryjny dla większości podmiotów, e, z jednym wyłączeniem od 1 lipca 2024 roku. 1 lipca to wbrew pozorom co prawda to przyszły rok, ale wbrew pozorom to już niewiele e, czasu. E, powiedz, e, w jaki sposób można e, podołać z tą integracją? Yy, mając na uwadze to, że... Mamy krótki okres czasu, a samo połączenie z racji charakterystyki systemu, czyli system zewnętrzny, umiejscowiony gdzieś poza, poza organizacją, no taka integracja musi zostać zrealizowana bezpiecznie. Powiedz, jak my to w Clarity robimy? Jak ten problem rozwiązaliśmy? No My to robimy, wydaje się, bardzo dobrze w oparciu o dedykowane do tego narzędzia. Do tego wykorzystujemy taki pakiet produktów, jakim jest IBM Cloud Pack for Integration. Mhm. Jest, to, jest to taka właśnie paczka produktów przeznaczonych do integracji, gdzie poszczególne elementy tego pakietu odpowiadają za Właśnie bezpieczeństwo, za wystawienie API, integrację właśnie z API, na przykład publicznym, tak jak w tym wypadku, gdzie mamy też produkty do transmisji komunikatów i do integracji, no i też inne. No dobrze, to zacznijmy od bezpieczeństwa. Która funkcjonalność, który produkt z tego pakietu wspiera nas w zabezpieczeniu takiej transmisji danych? Jest to IBM Data Power, to jest e, taka brama bezpieczeństwa w warstwie aplikacyjnej, nie, nie sieciowej, choć sieciowo także, ma dużo funkcji. E, więc e, w jednym z takich typowych przypadków użycia jest on zlokalizowany właśnie w strefie zdemilitaryzowanej, czyli tak zwanym DMZ-cie. Właśnie po to, aby zabezpieczyć kontakt na stychu, zarówno w przypadku ruchu wchodzącego, jak i wychodzącego, na integracji z innymi podmiotami, też w szczególności z dostępnymi publicznie interfejsami, takim jakim jest KSEF. KSEF jest dostępny oczywiście dla całego kraju w sieci publicznej w Internecie. I, no i tutaj bardzo jest istotne. Tym bardziej, że odpowiada za krytyczne procesy w organizacjach, żeby to było zrobione w sposób bezpieczny. Więc DataPower zabezpiecza w obszarze kryptograficznym, też sieciowym tę komunikację, też obsługa sesji i już, już dalej w tej warstwie aplikacyjnej kontaktu z XEF-em. No, i jest też warto dodać takim produktem bardzo wygrzanym od dziesiątek lat, w zasadzie uh -huh. stosowanym na całym świecie. No, można powiedzieć, że Data Power stał się samoistnym standardem e, e, dla tego typu rozwiązań, ale. E... To nie jest chyba jeszcze pełnia zabezpieczenia takiej transmisji, bo oczywiście zgadzam się z tobą, że e, Data Power e, załatwia nam e, problem związany z infiltracją przesyłu danych, z e, kryptografią, z zabezpieczeniem samego strumienia danych. No, ale co z kompletnością danych? Tak łatwo możemy sobie wyobrazić kłopoty związane z niedostępnością e, łączy internetowych, z niedostępnością systemu KSEF, z problemami u nas w organizacji, w jaki sposób możemy zabezpieczyć ten zakres. Tak, rozwiązanie, które my proponujemy w oparciu o ten CloudPack wykorzystuje trzy produkty, no de facto zakresy funkcjonalne tego pakietu. Pierwszy to jest ten data power, o którym wspomnieliśmy, on odpowiada za bezpieczeństwo tej komunikacji. Drugi to jest IBM MQ, czyli system kolejkowy, transakcyjny, persystentny, system, który gwarantuje nam, że w przypadku awarii czy niedostępności platformy ksefowej. Albo innych problemów sieciowych, czy nawet jeżeli UPS nam padną i nie będzie prądu, i w trakcie transakcji nic nie stracimy, ponieważ dba o to właśnie ten system, system kolejkowy. Czyli te dokumenty, faktury przychodzące, wychodzące, po prostu są buforowane w bardzo krótkim czasie, bo to w zasadzie działa online cały czas, natomiast one przechodzą przez te kolejki, więc jeżeli coś będzie niedostępne, one na tych kolejkach się zatrzymują. I zgodnie z przyjętą architekturą można swobodnie je ponawiać, na przykład w momencie, kiedy KSEW znowu będzie dostępny sieciowo. No jest to taki fundament takich, tego typu integracji. No i trzeci produkt, od razu przejdę, którego, który wykorzystujemy, to jest AppConnect Enterprise, czyli rozwiązanie dawniej klasy Enterprise Service Bus. Rozwiązanie, które pokrywa nam wszelkie w zasadzie potrzeby tutaj integracyjne z systemami dziedzinowymi czy z silnikiem procesowym, który, który mamy, mamy, który wykorzystujemy, jeżeli danej organizacji taki jest. Ja rozumiem, że ten App Connect jest to zbiór funkcjonalności umożliwiających nam łączenie z usługami REST, SOAP zewnętrznymi, tak? I zewnętrznymi, i wewnętrznymi. Mhm. Czyli powiedzmy, jeżeli jest potrzeba zweryfikowania dla takiej faktury zakupowej, czy dany podmiot nie znajduje się przypadkiem na jakiejś liście sankcyjnej udostępnionej poprzez API publiczne, czy na białej liście, czy też w naszej organizacji wewnątrz, znajduje się w danym systemie ERP albo w jakimś jakiejś w innej, w w innej lokalizacji, w jakiejś innej usłudze, albo w innym systemie w naszej już organizacji, no to wszystkie te potrzeby funkcjonalne jakby ten, ten produkt spełnia. Myślę, że warto tutaj podkreślić, że produkt ten znacznie skraca nam czas potrzebny na już takie merytoryczne zintegrowanie się z tymi, z, z tymi usługami zewnętrznymi, w naszym przypadku z ksef a to jest mega istotne w obliczu tego pierwszego lipca, tak. który, który wisi nad nami jak miecz Demoklesa. To prawda, no warto właśnie podkreślić, że to są produkty wysoko, wysokopoziomowe, to znaczy nie programujemy tam niskopoziomowo, tylko mamy większość funkcjonalności dostępnych w sposób konfigurowalny, które są sprawdzone, wygrzane, których nie trzeba testować długo pod kątem stabilności na przykład, tylko możemy bardzo szybko wdrożyć takie rozwiązanie no i robimy to z powodzeniem. To są super informacje. Podsumowując, e, za pomocą Cloud Paka for Integration, oczywiście produktu IBM, e, w sposób wydajny, bezpieczny jesteśmy w stanie się e, zintegrować e, z platformą rządową Ksef. Jeżeli mają Państwo jakieś dodatkowe pytania, potrzebują jakichś dodatkowych informacji, e, ja oraz specjaliści Clarite bardzo chętnie na nie odpowiedzam. Dziękuję, Hugo. Dzięki, Łaciej.